wszystkiego. Tłoku nie ma. I spróbuję przejść szpiglasową grań, w sensie tą grań, która jest pomiędzy właśnie wrotami Chałubińskiego a szpiglasowym wierchem. Ponoć nie jest taka trudna, ja jestem malownicza. Mam nadzieję, mam zamiar trzymać się bardziej ścieżki niż stricte ostrza grani, bo no mam Adidas i nie będę się jakoś bawił w jakieś duże spinaczki. W każdym razie jest to część grani głównej Tatr. No i myślę, że będzie ciekawie. Dobrze widać? Mam nadzieję, że dobrze. No to początek grani generalnie nie wydaje się dosyć trudny. Fajna niecka. Nie no, na klubie są takie skały. No i tutaj, jak widzicie, w miarę po ścieżce, tam do góry. Jestem chyba mniej więcej na wysokości szpiglasowej przełęczy. Są to takie fajne płyty, co wydają się takie właśnie płaskie z dołu. Fajne. Wszystko z dołu wydaje się takie straszniejsze, płaskie, bez chwytów, niedostępne. Jak się już złapie odwagę, żeby podejść pod jakąś drogę, to zazwyczaj łagodnieje. Piękny szlak, słuchajcie. Nietrudny, niezwykle malowniczy rzeczywiście. Ścieżka jest wydeptana tutaj z boku, ale ja wejdę tędy, bo lubię taką ekspozycję większą i to wcale nie wydaje się trudne. Zauważyłem, że dużo kamieni lubi się ruszać, to jest właśnie typowe dla mało uczęszczanych dróg, bo te, które się chwieją, nie są strącone jeszcze i czekają, że zostaną komuś w ręku.
Fajne te skalne odcinki. Całkiem. O, tutaj taka płyta. Jakby było ślisko, to raczej bym się osadził tam bliżej krawędzi. To wygląda trochę jak szafa na tej grani kościelców. Jest coś wydeptane tam, jest to mało czytelne, a ja chyba wejdę na górę, bo mam dość chodzenia po zboczach. No. Nogi się przydają czasem. Jak pięknie. Fajnie będzie. No nie, tam. Oh.
normalnie przewiecha. Przewiecha na trawie. Tutaj będzie jump. W sumie nie jest to najbardziej extreme jump, jaki robiłem. Od jakiegoś czasu traktuję górskie wędrówki bardziej sportowo, to znaczy no, duże znaczenie ma dla mnie ten taki sportowy aspekt przejść i tak dalej, ale uwielbiam, kiedy jestem w stanie sobie wygospodarować jakąś chwilę tam na szczycie, czy obojętnie gdzie, gdzieś, gdzie jest piękny widok i można się zjednoczyć z tym klimatem, który tutaj panuje. Coś wspaniałego, po to właśnie uprawiam sport tutaj. Uwielbiam ten krajobraz.